Witajcie, towarzysze. Cześć, to Pysiek. I dziś jest ze mną... Kto jest ze mną? Madzira! Nie no, Skype Pirat Filipak. Jak się zastanawiał, jak to w ogóle powiedzieć. I pewnie zastanawiacie się, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w tym domku, co go budowaliśmy chyba na końcu pierwszego odcinka. Tak. Trochę pobudowaliśmy, trochę, no generalnie widać, robiliśmy questa, żeby dom był dwupiętrowy. Ale koniec końców coś nam nie wyszło. Nie zbudowaliśmy drugiego piętra, bo stwierdzimy, że w sumie za dużo robimy poza odcinkiem. Wypadało wam pokazać coś na odcinku. Tak. Więc dzisiaj. A czekaj. Stój. Co? Odwróć się. Co chcesz powiedzieć? Zobaczcie, co nie pasuje w Pyśku. No nie mam. Cicho, nie mów. Niech napiszą w komentarzach, zobaczymy, kto zauważył. Powiedziałem to przed chwilą. To wyciszę. Słuchajcie, mamy też taki malutki magazyn. Skyfi mi zajebał dwa płotki, przez co teraz mam 34, a nie 36. Dziękuję. Proszę. Taka ładna liczba była. Kojarzyła mi się z moim ulubionym autobusem. No i generalnie magazyn. Mamy jakieś skrzynie na razie, piecyków parę. Tu jest zejście na ten przeklęty dół, gdzie ostatnio masturbowaliśmy się z Silverfishami. Tutaj dziury pozałatane koblem. No jakoś to wygląda, okej? Tak, jak najbardziej. Wracając, oprócz tego trochę farma ewoluowała chyba, bo zaczęły tam już rosnąć roślineczki. I oprócz tego zacząłem, tutaj dróżkę łopatą wykopałem i kwiatki nasadziłem. Trochę jak widać to rośnie sobie, a oprócz tego, słuchajcie, popełniłem straszną zbrodnię karaną kodeksem karnym, mianowicie sprowadziłem tutaj zwierzęta. Część z nich już po prostu pospadała poza mapę, dlatego stwierdziłem, że trzeba je tutaj sprowadzić i uwięzić. Tak, i Pysiek z nimi kopuluje. Tak? Nie. O, kamień. Proszę mnie nic nie podejrzewać. Kamień na trawniku. Gdzie kamień na trawniku? Tu jest kamień. Gdzie jest kamień? No ja mam tu kamień. Co? Kamień, zobaczysz u mnie na nagraniu, ja mam tu kamień. No. Nie ma kamienia. Dobra, na mojej perspektywie dzisiaj stwierdziłem, że zajmę się budową hodowli dla tych ćwoków i przemieszczę krowy, bo krowy na farmie to nie jest dobry pomysł. A Skyfi? Skyfi co będzie robił? Nie wiem, na razie patrzę na te zbożopałki. Zbożopałki, powiem. Zbożopałki. Ja generalnie, Skyfi, proponuję ci, żebyś poszedł troszeczkę poeksplorować. Tak, dobrze, gdzie jest mój szpadel? Chcę się porozglądać się po tych wyspach, poszukać więcej piasku, właśnie znalazłem piasek. Czyli więcej piasku. O nie, to tutaj jest ten moment, w którym wyraliśmy. W pewnym momencie wyraliśmy sobie to jeziorko do domu, bo nie zauważyłem, że to jest tak. Działają te pochodnie, nie działają. Pochodnie, ja chcę pochodnie, żeby mi zadziałały. Ale nie działa ta pochodnia. O nie, ktoś do mnie krzyczał. A to SMS? To ja nie wyciszę telefonu. Przepraszam bardzo, że nie wyciszę telefonu. Tego to nie potrzebuję, moje... tego też nie, bo tam w górze. To też nie. Dobra! Pa! Raz, dwa, trzy, cztery. Karotki. Chciałem w sumie tylko te pochodnie, żeby mi tu świeciły. Dobra, szpadel tak. Chciałem. Gdzie mam szpadel? Szpadel, czyli łopata, tak? Tak, szpadel. Tu mam szpadel. Ale nie mam. Powerade. Miecza mam mało. Powerade. Mieczuźni mam mało. A tam jest kamienny jeszcze jeden. Chyba, że chcesz sobie zrobić żelazo. A mamy tyle żelaza, gdzie mamy żelazo? Tutaj mam w głównej skrzyni 19 żelaza, jest w sumie marchewki. No to w sumie sobie. Zrobiłem trochę płotków. A i bym w sumie też od razu kilo sobie zrobię żelaźnietki. Zastanawiam się tylko, gdzie tam farmę wybudować, bo z jednej strony fajnie by było, jakby farmę to tutaj. Zwierząt. Farma zwierząt. Na hodowlę. Farma ferii. Bo generalnie mógłbym to zbudować w sumie na innej wyspie, bo mamy mieć za zadanie zbudować dla każdej wyspy no coś unikalnego. Tutaj chciałem zrobić ogród, myślę, nie koło tej tablicy, tylko na tej wyspie, bo ona jest taka fajna, zawodniona. To można jakoś terraformować ładny ogród, ładne w sumie farmy, bo tutaj na razie jest taka mała. A to coś przemienić w hodowlę. I to byłby w sumie super pomysł, ja będę się tym teraz zajmował. Mam wizję. A to na razie to chowam. O, patrzcie, tak, kwiatki. Będę potrzebował na pewno wiadra. Kamień. Będę potrzebował troszeczkę ziemi. Kamień. Mam kobla. I znowu kamyk. Coś ci się chyba buguje ten tekstur pack. Nie. Zobaczysz u mnie na nagraniu. Ale o co chodzi, mówiąc kamień? No, że kamyk, no, kilof mam taki rozkrzaczały, coś mi się rozkrzaczył kilof.
No to zmień tekstur pak. Nie. Czemu? Bo ładnie to wygląda, a biją mnie. O, kamyk. Kto się bije? Strzela do mnie. A, Baśka? Tak, Basia. No wysadź się i pozostałych ludzi. To bez kontekstu bardzo źle brzmi. Ja mam dirta i kurczaka. Masz dirta i kurczaka. No ja wykopałem więcej piasku. No nie. Świnie rozdupciło w drobny mak. I tak mamy dwie. No tak, Basia. Skyfi macie. O, kaktus. Proszę nie wyklinać, bo teraz są nowe. Na YouTubie. Że co takiego? No, z tymi ograniczeniami innymi dla... Filmy mają być przystosowane dla młodszej widowni, musisz to oznaczyć. Więc dlatego ja się staram nie przekręcić, bo w sumie się trochę tego nowego prawka na YouTubie cykam. Cholera, idę tego tutaj. Chociaż no... Możesz proszę nie wysadzać całej wyspy? To nie ja! No, cztery kryteria już wybuchły. One same z siebie wybuchają. Idzie piąty. Idzie piąty. Nie, ja nie chcę. Nie chcę, ja nie chcę możesz niszczyć. Się, możesz się umiejętnie zabijać. No. Skyfi, rozsadziłeś pół tej wyspy do pana. Tutaj była taka wyrwa akurat. Czy ja przypadkiem minuty temu nie mówiłem o tym? O nieprzeklinaniu? Tak. Dobra, to przynajmniej daj mi tego dirta. Proszę. I kobla. Chodź tu. Rzuć. Masz kobla, masz dirta. Jak jeszcze jeden creeper wybuchnie... No tam jest creeper, ja tam nie idę. Wykastruję cię wtedy. Nie. No i co, i co, i co, i co? I co? I grzybów 100, grzybki tu są. Oj, creeper. Trzy creepery! Nie! Zobacz, co mnie zabiło! Przegrałeś walkę z Silverfishem. No, remix. O, diamenty! Diamenty? Diament. Chilo przeklęty. Tu diamenty. No to może zaraz pójdę. Op. Mam pół serduszka. Wiesz co, ja mam grzybki. A ja mam pół serduszka. A ja mam wybuch. Pysiek! Dobra. A na mnie gada. Co to za chamstwo? Czemu w ogóle odebrałeś telefon na nagraniu? Tak się nie robi! Nie szanujesz widzów! Jak to nie? Nie szanujesz widzów, bo odbierasz telefony na nagraniu. Pokazujesz im, że jakiś głupi telefon jest ważniejszy od nich. Jak tak możesz robić? Że co? Boże, dam ci ją suba! Co? Skyfi nie szanuje widzów. Zapalę świeczkę pokoju. Zapalę świeczkę na twoim grobie, jak ci widzowie zunsubują. Okej. Okay. Przynajmniej chociaż ktoś. No czemu to okay. Nie świeci? O nie, tam jest creeper. Nie, Skyfi nie idzie nie na żadną chcę, podróż. Nie chcę tego creepera. Już mi się twoje podróże znudziły, naprawdę. Proszę, nie idź na żadną podróż. Co ja szukałem? Pochodni. Mamy węgiel? Tak, w piecu. A, oj, już szkło się przytupiło do końca. Dobra, już... Dobra. Łoesu, ile to FPS-ów mi zjada? Dobra, no trudno. Kradnę trochę węgla, bo chcę sobie zrobić pochodynki. Aaa, szarża! Nie, Skyfi, ja mam łuk na creepery, proszę cię! Ja sobie dookoła nich po prostu poskaczę, tak? Możesz nie... Nie! No. Wracaj tu! Dobra, wracam. No wracaj wracam, tu! Wracam. Baśki tam nie strzelają. Żeś mnie zepchnął prawie. No. Ale co się stało?
Dobra, to ja sobie popatrzę na tego craftinga w 3D. O Jezu, ale mi klepią. Ała! No i to mi się nie podoba. Co robisz? A bo to jest szkielet pod wodą, ziomek! Idę ci na pomoc! Gin, Baśka, gin. Tam jest baśkonurek, słuchaj, dwa baśkonurki są. Już nie ma. Ja jeszcze baśkonurka w tej grze nie widziałem. Słuchaj, naszym priorytetem powinno być oświetlenie wszystkich wysp. Od tego zacznijmy. Mam cztery świeczki przy sobie, więc nie mogę zbytnio. Bo tego cholerstwa to tutaj się respawni więcej niż gości na komunię świętą, więc ja naprawdę bym... Więc ja naprawdę bym radził uważać. O Boże. Widzę, że humorek dopisuje mi dzisiaj. Powiedz mi, czemu tak przycina? Co przycina? Jeżeli mam zużycie 20% karty graficznej. Ale no encoder. Ale nadal mam zużycie 20%. Bo encoder. Nadal mam zużycie 20%. Bo encoder. No co encoder? No bo encoder. Dobra. Pyśku, ja cię bardzo szanuję, ale żaden encoder nie przeszkodzi mi w mojej rozgrywce. Encoder. Dekoder. bo dekoder. Zapłaciłeś kurde podatki za telewizję? Telewizja cię dopadnie, bo podatków nie płacisz. Już, leci na sprawę dla reportera. Jaworowicz się tobą zajmie. Ale ładne są te diamenty. To idź je wykop. No właśnie jestem przy nich, ale się zadowalam jak to fajnie wygląda. No, zobaczysz u mnie na nagraniu, jak to mega fajnie wygląda. Weź ty się zacznij jeszcze modlić do nich. Ameno. Tigere, tigere, grzyba. Co to doje do cholery? Kurde, prawie spadłeś. Baśka. No, Baśka, Baśka. No, baśki są bardzo złe w tej grze, mogą ci na przykład zepchać z wyspy czy coś. No tak, jedna taka baśka nazywa się Pysiek. Ja nie rozumiem, o czym mówisz. Nie. Nie, ja cię nie postrzeliłem. Czym ja miałbym cię postrzelić? Co ty zrobiłeś? Ziarnem. O, ziarno. Okrągły księżyc, no tego jeszcze nie było. Gdzie jest kwadratowy? No ja mam okrągły. Minecraft ci się popsuł. No kurde, mam okrągłego księżyca. Księżyc nie jest okrągły, księżyc jest płaski. No w sumie jest teraz płaski, jak tak, samo patrzę jak, na niego. Tak samo jak ziemia. Aż się wody napiję dla ochłody, bo mam 85 FPS-ów. Myślałem, że masz 85% przegrzania procesora i nie napijesz wody. Nie, procesora mam 60 stopni. Kto? Co? Czego? 140 Fahrenheitów. O. Ty papolszu nie panie majesz? Kamyczek. Ale gówno dajesz. Dobra, mam kamyki w Minecrafcie. Jak ktoś w ogóle kojarzy, to była scena z Orange is the New Black, tak to się nazywa? O tym więzieniu dla kobiet. Tam właśnie zagrała Magda Gessler. O do cholery! I tam była taka zajebista scena, jak Gessler wam mówi: ty po Polszu nie panie majesz? Ale gówno dajesz! To w sensie, ta scena mnie tak rozbawiła. Zresztą pewnie jak każdego fana Magdy Gessler, ja jestem wielkim fanem pani Madzi. Poszedł, cholerę! W sumie pani Magda Gessler jest jedną osobą, którą ja bym chciał bardzo poznać prywatnie, nie wiem, przeprowadzić wywiad, pogadać. Do Mendy jasny paszą won wy...
Bo myślę, że byłoby to dosyć ciekawe doznanie w moim życiu. Może kiedyś ją złapę na jakimś wydarzeniu, to wtedy może się uda. Tak samo jak Korwina złapałem na Pyrkonie. Tak, ja nie złapałem na nikogo. Ale... I gdzie mnie to zrespiło? No ja żeż do cholery Halinka, gdzie ja jestem. Proszę się nie wygłupiać. Ale generalnie to myślę, że byłaby to ciekawa postać. Ile spotkałem Korwina i w sumie no, troszeczkę tam pogadałem, opowiedział mi fajny żart. A może mówił na serio, w sumie nie wiem. No i generalnie, no fajne spotkanie. Myślę, że kiedyś, jak mi się uda na Pyrkonie go złapać, to go poproszę o mały wywiad. Korwina? Tak. Taki mini 5 minut czy coś. Ja powiem, spierdzielaj ty pchlarzu. Nie, on Korwin lubi futrzaki. A futrzaki lubią Korwina. No co? Masz może więcej dyrta? Nie, ale mam martwego Creepera. O Jezus Maria, ale suchar mi złapał. Jaki suchar? Myślałem, że masz martwineza. Pozdrawiamy Kefi Foxa. Kefir? Kefir Foxa. Tak, tak. Pozdrawiamy cieplutko. Bardzo cieplutko. Okej. Bardzo cieplutko. Dobra, muszę przebudować tą wysepkę tak, jaką mam wizję. No, poszedł mi stąd. Gdzie Basia? Paszą wą za mapę. Minęło już 17 minut tego odcinka. 17 minut? Chyba 17 minut męczarni. Jakiego odcinka? Ja tu siedzę. No, jeszcze te pająki magdeburskie, jedne z wężochowca. Proszę mówić sensem. Ja nie pani mają tutaj gawarity, Warisiu. Tak? Ty nie, okrągłe słońce nie, w Minecrafcie. Ty nie pagadi paruski? Nie. Nie! Nie! Kurde! Jakiś mandaryński wymyśliłeś, czy co? Nie! Co to jest za język? Nie! To jest tak zwany... To jest tak zwany język studencki. Studencka to jest ta, czekolada. Ile tu tego syfu się zrespiło? Ja to słyszę tutaj. Okolipka. Ta trawa się jeszcze rusza. Co to ma być? Co to jest? To nie gravel. O, kolipka jedna. Magdeburskie rozwiężochowce. Dobrze, super, że mówisz o jakichś magdeburskich nie wiadomo czym. Ale powiedz mi, o co ci chodzi? O do półkuli magdeburskiej. Ja cały... Co to jest półkula magdeburska? Taka fajna, taka przystawka śmieszna. Ja cały czas nie pagadi, co ty gawariat, wiesz? Nie panie Maju, przepraszam, nie. Czy nie, chcesz ja może obliczyć natężenie pola elektrycznego w ośrodku paru elektronów? O cholera! Ty tu chodź do mnie, to się przerazisz. Nie, jakoś mi się nie chce iść przerażać. To samo siebie zabija, no. Obecnie jestem zajęty tworzeniem. Czemu ten zombie się wycofał ode mnie? No, może cię nie lubi. No kurczak. Suszona cipka. Czeskie Minecraftie. To nie był czeski. A jaki? Śląski. Zaś śląski. Proszę nie obrażać mieszkańców Śląska. Pozdrawiam każdego ze Śląska. A ja nie znam się na językach. Mam okrągłe słońce w Minecraftie. Jak się z tym czujesz? Nijak. Wiedźma. Ten chleb ja jest jeszcze w trzy. Słuchaj, ja rozumiem, no że mnie nie lubisz. No cholery, wyjdź mi stąd! Poszło cholerstwo jedne niedobre zwierzę. Ja rozumiem, że mnie nie lubisz, ale żeby mnie od wiedźmy wyzywać. Nie wyzywam cię od wiedźmy. Tak, się tłumacz. Baśka. Baśka, blok. Ja stąd wychodzę.
Dostałem bana! Okej. Okay. Ukośnik, ban. Mofa, nie! Pysiek. Nie rób tego! Dobra, trzeba to zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz przez kolegę. Ja raz przez przypadek kolegę zbanowałem w Minecrafcie i potem nie umiem go odbanować. Było śmieszne, jak się na mnie dar. Pozdrawiam. Przybierzej do... Toż kopaki odpalasz, taki dźwięk mi tutaj tej wyjawiają. Czy, nie, już myślałem, że ty budujesz nowy ten... Co? Nowy poziom domu. Czemu? Nie wiem. What? Myślałem, że... Myślałem, że budujesz... Ryba! Jaka ryba? No ryba sobie pływa. Mhm. W tej rzeczce tutaj fajnie. O, to jest spoko. Skończyła mi się piach. Skończył mi się piach! Polskie czuć na język. Przepraszam, ja mogę, bo ja mam problemy lingwistyczne stwierdzone od dziecka. Też. Ja nie wymawiam L, R. Nie. Proszę się nie śmiać! A ty, Lovelku, jedź! Kurde! No halinka, co to ma być? Cholipka. Powiem ci, że tutaj to nabiera kształtów. Kasztanów. Kasztan! Wiesz co, trzeba by znaleźć kochanie, tutaj... Kochanie! Kochanie! Ja o tobie mówię. Przed chwilą mówiłeś o ograniczeniu. Spadły jak z nieba kasztany. Była taka piosenka. Wiesz? Już jej nie ja ma. Sobie ją śpiewam. Kochanie. Daj mi świeczki. A co, chcesz postawić sobie na grobie? Tak. Who can nie chcesz say mi postawić świeczki? Where the road... Nie chcę ci stawiać świeczki. Nie interesują mnie tego typu atrakcje. Ale słuchaj, mam takich fajnych znajomych w fandomie. Które na pewno stawianiem twojej świeczki zainteresują się od razu. Nie musisz ich nawet prosić. O Boziu, to jest bardzo śmieszny odcinek. Ten odcinek zmierza ku złemu. Dlatego trzeba go zakończyć. Nie no, ile jest na 24 minuty. 24 to ciągniemy do pół godziny jakoś, co? Aki spok, o kurde, Creeper, amen! No. Jakbym znał tekstem, zaczął śpiewać. Sorry, back in the mine. Coś tam dalej, coś tam. So we're back in the mine. Jakoś tak to szło, nie pamiętam. Też nie wiem. Side to side, diamonds tonight. It's up. A dobra, już wiem, już więcej nucisz. Śpiewałem to dużo razy. Bardziej to ja pamiętam teksty piosenek z FNAF-a. Jestem w ogóle... Ja się nigdy nie chwaliłem, ja bardzo lubię uniwersum FNAF-a. I też lubię sobie piosenki z FNAF-owych różnych pieśni śpiewać, co chyba było widać na Q&A. Ktoś mnie w ogóle pochwalił, że bardzo ładnie zaśpiewałem Five Nights at Freddy's. Tom z Tombstone'a w sumie się chyba powinno czytać część, więc bardzo dziękuję, że ktoś docenił mój śpiew pierwszy raz w życiu. Ja doceniałem już pierwszy... nie raz. Ty ewidentnie chcesz, żeby zrobili nas YouTube'ową parę gejów. Dobrze, podoba mi się to. Znaczy, czekaj, co zrobili? Moja pierwsza zasada w życiu, nie rób nic, to zostało już zrobione. No właśnie. Aha, nie wybuchaj. Nie mów właśnie, bo cię kura jajem trzaść. No poszło mi to. Może to całkiem skopać? O jajko.
O, Baśka. White shirt, now red, my bloody nose. Aby to tutaj zrobić. Płoń. No ale nie płoń mnie. Nie płoń mnie. Basia ginie. Creeper, czy ciebie nie posrało? Płynie do mnie Creeper. Przybierzeli do Betlejem pasterze. Nie, ja nie mogę tego śpiewać. Ja za bardzo dostaję autyzmu przy tej piosence. Tylko wiesz, co ci powiem? Takiego przenośnego oczywiście. Nie śmiej się z Kacymiego. Aby... Creeper! Nie skomentuję tego! Nie! 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 Ratunku! Pomocy! Mamy płytę. Płytę? O nie, Creeper kolejny! Jaką płytę? Gdzie ty jesteś? Zieloną. Gdzie ty jesteś? No tutaj. Chodź, Creeperku. Kici, kici. Ale co, znalazłem jakąś skrzynię? O, ja znalazłem redstone na przykład. Aha, i Creepera. Dobra, już go zabiję. Ej, dobra, coś może być. Aha. Przecież zginąłem, a to jeszcze wybuchło. No co za benda! Nie uszanowała mojej śmierci. Jeszcze się wysadziło po drodze. Gdzie znalazłeś tę płytę? No, wypadła mi z Creepera. O! Serio? Tak. Czeka na to jest mała szansa? Nawet zapomnę, że jeżeli jest, możliwe, szkielet musi zestrzelić Creepera. Tak. To jest bardzo mała szansa i to fajnie. Mamy za zadanie znaleźć dwie płyty, ale podejrzewam, że one są gdzieś na mapie, więc tego nie liczmy. Ale i tak bardzo fajnie. Dobra, tutaj zrobimy coś takiego. Możesz sobie przyjść zobaczyć moją wizję. Ja na razie tutaj tą wizję... Poczekaj, bo tego badziewia się tu... W sumie tej wizji na razie nie widać, bo tutaj na razie zrobiłem takie oczko wodne. Tutaj będą rozpędził na przykład marchew... Baśka? Marchewki? A... Znowu Baśka? Wszędzie to Baśka. Tak słyszałem, jakby ktoś ustrzelił, ale chyba jednak nie. No Creeper. Dobra, zrobimy tutaj takie coś. Skąd tyle tego tu się... Mówiłem, żeśmy w końcu oświetlili te wyspy. Ja to właśnie robię. Wiesz co, może to zrobimy w dzień, taki protip. Boże, ile tego tu jest? Jap. Skyfi, serio, nie idź to... tam w dzień. To mnie zrzuciło tam. Dzień idź, a nie w nocy. Bo jak to dalej pójdzie, to będzie floating ruina survival. Gdzie ja będę musiał wszystkie te wyspy odbudowywać od nowa. Ale mamy płytę. Super, no, nowa płyta, kurde. Mamy też jajko. Skyfi wydaje płytę. Chodź, Skyfiego. Chodź, wydam ci płytę. Ty chcesz moją płytę? Nie, nie chcę twojego dysku. Jak ci dysk wypada, to idź na rehabilitację czy coś. Czy chcesz może płyty? Płyty z ety. W ogóle ten tekstur pak sprawia, że nie widzę... I ten. O Boże, gdzie tu jest? Nie, że nie widzę... Nie widzę, słuchaj, zaraz ci powiem czego. Jak woda się spada się, no. Jak woda spada się? Boże, tak, ile tego tu jest? O Jezu, ale ten Minecraft jest teraz brzydki, ale teraz zobacz, widzę... Zobacz, Pysiek, chodź tutaj do mnie. O Jezu, ale ten Minecraft jest dziwny. Ja chyba mam do tej pory łączony jakiś tekstur pak, ale i tak. Nie pamiętam, żeby to tak śmiesznie wyglądało. No, chyba mam jakiś tekstur pak jeszcze nałożony, dobra, nie będę tego sprawdzał. Ale śmiesznie Minecraft wygląda teraz. Ja mam nałożony tekstur pak jeszcze. No, to musi być jakiś tekstur pak, albo mam po prostu takie słabe detale ustawione czy coś. Dobra. Ty chodź tutaj, zobacz, co to się odwala. Wiesz co, już przywykłem. Do czego? Do tego, że się coś dzisiaj odwala. No, spójrz ty tutaj, ile tego się tu zrespiło. Wiem, ile tego jest, że tego cholerstwa jest od zasrania. Ups, jeszcze tutaj. Możesz przestać z tym wojować? Ja nie wojuję, to mnie po prostu zjadło. Tara ta 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 ra ra ra.
Dobra, słuchaj, mamy 30 minut, więc ja bym już kończył. Mówisz? Tak. To daj mi wejść do domku po pierwsze, bo tutaj to coś się tu odwala, to jest jakaś... No, oddawaj mi tego dirta. Oddała mi enderperłę. Edzio? Edzio. I dało mi blok trawy. Blok trawy. To zostaw, on się przyda, wykorzystamy. No właśnie, mamy blok trawy, jest nagrane, że to nie jest cheatowane. Pierwszy raz mi dropło blok trawy. Myślałem, że schody z... Jak to było? Nether bloku. Tak? Nie. Skała macierzysta. Bedrock. No, bedrock. Ha! Spadło w przepaść. Ha! Co? Ne. Co spadło? Baśka. No i co, głupie zombiaki, same się spychacie? Przyjrzyj się, jakie to fajne oczko zrobiłem. Gdzie? No tutaj. A tam, o, cholipka, ładnie. No, zrobiłem takie coś, to będzie przygotowanie, pewnie po nagraniu zobaczycie tutaj wielką farmę, bo nie wątpię, żebym to robił na nagraniu, chyba, że zrobiłem od razu drugi odcinek, to mogę to robić. I będę szczęśliwy. No. Czekaj, bo wczytuję sobie tekstur paka, więc na razie jest... Zawiesz. O, już. No. Cześć. Pora na bulbul. Nie! No. I tutaj będzie taka wielka farma. Trochę kwadratowo ta wyspa wygląda, ale w sumie gramy w Minecrafta, więc nie nowego. Trzeba tutaj dużo kwiatków nasadzić. Mamy dużo kości, to zaraz zacznę latać z mączką kostną i sadzić kwiatki. Czy to jest drzewo? Masz dirta? Przy sobie nie. A nie, już nie jest potrzebny. No, i to będzie taka fajna wysepka. Tutaj schody dam. Ja tutaj zrobię później taki fajniejszy most. Dobrze, więc to ja tutaj, zrobię tutaj inny fajny most. Każdy będzie robił swój most. Tylko wiesz, pamiętaj, nie wolno palić za sobą mostów. Nie róbmy mostów na razie. Chodź się pożegnaj, starczy nam na dziś. Przynajmniej przed naszym domkiem tutaj stańmy. Także dziękuję. Czekaj. Masz gliną w łeb. Aha. Także dziękujemy wam, kochani. Weźcie na mnie swoją spuściznę. Także dziękuję wam, kochani. Jestem Jerzem. Kochani. No. Dziękuję wam, kochani, za oglądanie tego odcinka z Minecrafta. Widzimy się już w następnym. No. Trzymajcie się. No i cześć. Pa, pa.